Proszę Państwa, uroczyście ogłaszam miasto Poznań za fajniejsze. I tak oto seniorzy przejęli Poznań, przynajmniej na cały nadchodzący miesiąc. Październik to czas, w którym trwać będzie akcja pod nazwą Senioralni. To już jej 14. edycja. Na ten najbliższy miesiąc, miesiąc seniorów, życzę Wam moc atrakcji. Tych wydarzeń jest naprawdę dużo. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Faktycznie, program senioralnych zakłada blisko 200 atrakcji, w tym m.in. koncerty, warsztaty, spacery czy badania profilaktyczne. Chcemy, żeby to ujście naszej energii, którą jeszcze mamy, żeby ono było sensowne, żeby było przyjazne, żeby komuś być potrzebny. Dziś na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta odbyło się uroczyste rozpoczęcie senioralnych wraz z przekazaniem im kluczy do miasta. Obecnych na wydarzeniu zapytaliśmy o to, co najlepszego jest w życiu seniora. Co panie najbardziej lubią w byciu seniorami? Występy, które są tutaj i przyjemnie się siedzi, spotkanie z koleżankami i z wszystkimi. Luz, wolny czas. Możemy pomagać i jesteśmy potrzebni i trzeba wyjść z domu i uśmiechnąć się, a nie tylko płakać. Uczestniczący w tej imprezie seniorzy nie zapominają także o tych, którzy już nie są aktywni. Chcemy, żeby to było nasze miasto, bo jeżeli nas jest 142,5 tysiąca, to jest 1/4. Co czwarty mieszkaniec jest seniorem. Czyli budując to, robimy to nie tylko dla siebie, ale i dla przyszłych pokoleń. Senioralni 2024 potrwają do 31 października. Pełen program wydarzeń w ramach cyklu dostępny będzie od jutra na stronie Centrum Inicjatyw Senioralnych. Więc zatańczmy jeszcze raz! Bartłomiej Lis, Puls Dnia.